97 i 8. Zbliża się 17.30. Głos Meloradia. Chcą mieć skatepark, więc spróbują go sobie wywalczyć. 14-letni Dominik Kierecki i jego 12-letni brat Bartek samodzielnie złożyli wniosek do WBO o miejsce do trenowania jazdy na Biskupinie. Urzędnicy dopuścili projekt do głosowania. Tym samym mamy jeden z pierwszych projektów WBO złożonych formalnie przez dzieci. Na Biskupinie powstał kiedyś prowizoryczny skatepark. Jest w bardzo kiepskim stanie, już wykupił go deweloper. Mówi Bartek. Rodzice też woleliby, żeby ich dzieci bawiły się w porządnie przygotowanym miejscu i chłopcy mają na nie pomysł. Byłby to w miarę duży plac, żeby każdy się mógł na nim pomieścić. Byłyby przeszkody dla hulajnogowców, skaterów, rolkarzy i osób jeżdżących na BMX-ach. Przewiduje Dominik. Teraz najważniejsze – przekonać głosujących. Ludzie są zafascynowani tym, że tacy młodzi ludzie jak my robią takie rzeczy. No trochę inaczej jest już, jak się dalej we Wrocław pojedzie. Ludzie po prostu wolą głosować na projekty w swoich rejonach. Niestety, nawet wtedy, gdy złożyli je nudni dorośli. Informował Damian Zdancewicz. Głosowanie trwa do 7 października.